Wybuchła afera, o której trudno właściwie opowiedzieć. Trudno o niej właściwie opowiedzieć, ponieważ opinia publiczna już swoje wie i swojego zdania już chyba nie chce zmienić. Opinia publiczna już ma swoich antybohaterów i ci antybohaterowie muszą być tacy naprawdę anty, anty, anty. To muszą być ludzie, którzy nie mają w sobie jakiegokolwiek pierwiastka dobra, którzy są po prostu potworami w ludzkiej skórze. I nie ma zapotrzebowania, żebym nagrywał takie filmy jak właśnie teraz, bo ludzie oczekują, że tych rozjeżdżanych, ja też rozjadę, tylko zrobię to w inny sposób, może bardziej spektakularny. Nie oczekujecie ode mnie rzucania innego światła, nie oczekujecie niuansowania, nie oczekujecie pokazywania różnych odcieni szarości. Oczekujecie, wielu z Was oczekuje, że kreatury dostaną za swoje, że ci źli, zepsuci do szpiku kości ludzie, dostaną za swoje. Więc nie powinienem tego nagrywać. Ale trudno. Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień, a w samym środku ich bardzo chory syn. Prawdopodobnie śmiertelnie chory syn. Jak to szło do tego, że rodzice śmiertelnie chorego dziecka, oby nie, ale takie są prognozy, stali się ofiarami hejtu? Jak w ogóle mogło to się wydarzyć? To jest niesamowite, jak szybko od współczucia jesteśmy w stanie przejść do gnojenia. Jeśli zajrzymy na różne portale albo otworzymy media społecznościowe, to dowiemy się, że Magdalena Stępień woli rozwalać pieniądze na wakacje w egzotycznych miejscach. Z kolei Jakub Brzeźniczak woli latać helikopterem i kupować kolejne pierścionki zaręczynowe, no bo chyba tu już trzeba mówić o kolejnych pierścionkach zaręczynowych, yy, zamiast wziąć udział w leczeniu swojego dziecka. Woleli zrobić zrzutkę, żeby Plebs się zrzucił, a im, e, im nie ubyło. Trochę to obrzydliwe i sam przez moment tak myślałem. Pomyślałem, kurwa, co za ludzie. Dlaczego oni są? E, dlaczego oni się w ten sposób zachowują? Mm, też się dałem zmanipulować. Jeśli popatrzymy na to z boku i będziemy bazować na strzępkach informacji, to pomyślimy, że obserwujemy właśnie najbardziej... Zepsutą, ohydną i obrzydliwą byłą parę w Polsce, a teraz po prostu zepsutych i obrzydliwych ludzi, którzy żyją osobno. I nie dziwię się dzikiemu trenerowi, czyli bardzo popularnemu YouTuberowi, że nagrał film, w którym ich rozjechał. Bo rzeczywiście, bazując na tym, co jest powszechnie wiadome, można dojść do takich wniosków, do jakich on doszedł. Ponad miesiąc temu, Kuba podarował Paulinie, czyli swojej nowej kobiecie, pierścionek zaręczynowy. Z pokaźnym diamentem za około 50 tysięcy złotych. A my się składajmy na ratowanie jego chorego dziecka, no bo przecież on na to nie ma. Roz... No przecież nie ma! No nie ma na to! Rozumiesz, nie ma! Tylko no właśnie, jedno zastrzeżenie. Coś mi w tym wszystkim nie pasowało. Coś mi naprawdę nie pasowało. Na początek zastrzeżenie. Magdalenę Stępień widziałem raz w życiu na jakimś evencie w płosku. Jakuba Rzeźniczaka widziałem dziesiątki albo setki razy w życiu, byliśmy przez jakiś czas sąsiadami, ale trudno powiedzieć, żebyśmy się jakoś specjalnie kolegowali. Na tym samym evencie w Płocku widziałem go w zeszłym roku raz i to było nasze jedyne spotkanie i myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to mogłoby się wydarzyć, że przez następne 5 albo 10 lat ani ja do niego nie zadzwonię, ani on nie zadzwoni do mnie. Znamy się, ale się nie kumplujemy, mamy wspólnych znajomych. Mam ambiwalentne odczucia co do tego chłopaka. Z jednej strony zawsze wydawał się miły i hmm, zawsze wydawał się, jakkolwiek to zabrzmi, dobrym człowiekiem, ale nie mogłem patrzeć na jego zachowania w prywatnym życiu, e, na to, jak porzucał kolejne partnerki dla kolejnych, jak w kolejnych się rozkochiwał, tym razem już na zabój, tym razem już nieprawdopodobnie, jak epatował tą miłością w mediach społecznościowych jak właśnie latał tymi helikopterami jak wyznawał miłość w internecie wydawało mi się to wszystko skrajnie żałosne i traciłem do niego sympatię, którą kiedyś miałem z każdą kolejną partnerką traciłem sympatię jak zobaczyłem, bo też jestem użytkownikiem portali plotkarskich, jak zobaczyłem dowiedziałem się, że porzucił to Magdalenę w zasadzie tuż przed porodem no to uznałem, nie no kurwa to to nie jest gość z mojej bajki, absolutnie. Więc pod wieloma względami Kuba nie jest gościem z mojej bajki. Ale na ile go poznałem, to mogę powiedzieć jedno. Jest dupcyngielem, ma problem z kobietami, jest kochliwy ponad miarę, ale nie jest potworem. A teraz robi się z niego potwora, który w zasadzie ma wywalone na własne dziecko i jak to dziecko umrze, to on po prostu pojedzie sobie w podróż dookoła świata z radości. No, chyba tak nie jest. Coś mi w całej tej historii nie pasowało, więc, e, po pierwsze, wykonałem kilka telefonów do naszych wspólnych znajomych, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda od środka. A po drugie, po meczu, hmm, jak już się dowiedziałem, jak to wygląda od środka, po meczu jak radą Wisła Płock, napisałem do Kuby Rzeźniczaka, że wydaje mi się, że obrywa trochę przesadnie i postaram się opowiedzieć o tej sytuacji w swoim programie. On się od razu do mnie odezwał i spotkaliśmy się dzisiaj rano, jest wtorek, kiedy to nagrywam. Spotkaliśmy się we wtorek rano u mnie w domu, bo też nie chcieliśmy na mieście wzbudzać jakiejś sensacji. Więc postanowiłem zasięgnąć języka, bo narracja jednej strony, czyli Magdaleny jest znana, narracja drugiej nie jest znana w ogóle. Kuba na początku powiedział mi jedno: że nigdy publicznie nie wypowiadał się na temat swoich byłych partnerek, bo taką przyjął zasadę. I nawet jeśli mógłby w pewien sposób się oczyścić na zewnątrz, wyciągając jakieś fakty, to po prostu tego nie robił i tej zasady nie chce łamać. Ja to szanuję. Powiedzmy, że to jest jedyna, jedyna rzecz w jego relacjach damsko-męskich, którą szanuję, bo pozostałych nie za bardzo. Natomiast. On się rozstał z Magdaleną ustępień. Ludzie się rozstają. Czy ją rzucił dla innej kobiety? Nie, rozstał się z nią. Najpierw się z nią rozstał, bo nie był w stanie z nią funkcjonować. Ludzie się rozstają, to się dzieje w życiu. Powiedział mi, że długo się zastanawiał, czy wyjść z tego związku na początku ciąży jego partnerki, pod koniec, czy dopiero jak się dziecko urodzi. E Wiedział, że nie ma dobrego momentu na to. Wiedział, że każdy moment będzie bardzo zły. Ale po prostu to przeciął. Był wrakiem człowieka. Ja bym. Nie porzucił kobiety w zaawansowanej ciąży. Ale też ja tam nie byłem. Nie byłem w tym domu, nie wiem dokładnie, co się działo. Być może on wyolbrzymia, być może nie działo się nic. Ale w każdym razie po prostu się z nią rozstał. To się dzieje. To się po prostu dzieje. Ludzie się rozchodzą. Trudno. Urodził się chłopiec z guzem na wątrobie. Teraz, aktualnie, olbrzymim guzem na wątrobie. Podobno, lekarze dają 2% szans na przeżycie. Narracja poszła w świat taka, że Jakub Rzeźniczak nie wziął udziału w zrzutce na swoje dziecko i w ogóle ta zrzutka doszła do skutku, dlatego że nie chce płacić na swoje dziecko. Ewentualnie nawet nie wiedział, że to dziecko jest chore, bo się nim w ogóle nie interesuje. A być może jedno i drugie, czyli się nie interesuje i nie chce płacić. To jest w ogóle opcja, która wszystkim najbardziej pasuje, bo wtedy można stwierdzić, że to jest kawał skóry i po prostu zawiesić sobie tarczę z jego twarzą i rzucać lotkami. Z kolei Magdalena Stępień zamiast oszczędzać pieniądze na hipotetyczną chorobę dziecka, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie w przyszłości, postanowiła podróżować. To już w ogóle jest koszmar i też jakaś wyrodna instagramerka. A jaka jest prawda? Jeśli naprawdę myślicie, że Jakub Rzeźniczak miał wywalone na swoje dziecko, to sami sobie zadajcie pytanie, na ile w to wierzycie? Jak bardzo jest to prawdopodobne? Weźcie sobie trzy oddechy albo pójdźcie na spacer. Przewietrzcie głowę, wróćcie i zastanówcie się, czy to jest waszym zdaniem realne czy nierealne. Jakub Brzeźniczak nie poleciał z Wisły Płock na obóz do Turcji. Nie poleciał dlatego, że jego dziecko w tym czasie przebywało w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie podano, mu, gdzie podano temu chłopcu chemioterapię. Jakub Brzeźniczak doskonale zna personel w Centrum Zdrowia Dziecka, dlatego że bywał w tym miejscu wielokrotnie, ponieważ jest to zawodnik, który odwiedzał chore na raka dzieci przez wiele, wiele lat. Robił to regularnie. Nie trzeba było go dwa razy prosić. Eee, naprawdę, jak pierdolę, zachowało się mnóstwo archiwalnych zdjęć, artykułów, że ten chłopak tam chodził do tego miejsca, do Centrum Zdrowia Dziecka, po to, żeby spędzać czas z chorymi na raka dziećmi. Grał z nimi na PlayStation, opowiadał historię. To się wszystko działo. I teraz ktoś myśli, że chodził do obcych dzieci, a do swojego nie chodził. Nie poleciał na obóz Wisłopłosk, Płosk, ponieważ. Został ze swoim dzieckiem w centrum zdrowia dziecka. Podano pierwszą chemię, a potem niestety dziecko złapało COVID i trafiło do izolacji. I wtedy na cztery ostatnie dni obozu Jakub Brzezniczak poleciał do Turcji, bo już nie mógł odwiedzać tego dziecka, więc dołączył do drużyny. Może po to, żeby trochę przewietrzyć głowę. Poleciał do Turcji, a wcześniej cały czas był tu w Warszawie. Jak można mówić, że nie interesował się dzieckiem. Jeśli on z nim cały czas przebywał. Jak można myśleć, że nie interesował się dzieckiem, jeśli interesował się obcymi dziećmi, chorymi bardzo ciężko i leżącymi właśnie w tym szpitalu. Przecież to się zupełnie nie łączy. Naprawdę mamy uznać, że Gosi jest totalnym potworem, jebanym potworem dlatego, że ktoś na Instagramie tak powiedział i przedstawił jednostronnie narrację, bez wysłuchania drugiej strony? Naprawdę życie tego chłopaka mówi o dwóch rzeczach. Jest chujem w relacjach damsko-męskich. Jego historia jest dość żałosna. Jest jakimś tam piotrusiem panem nieodpowiedzialnym, wietrznym dzieckiem. Ale jego historia życia pokazuje też, że zawsze pomagał, jak mógł pomóc. Wygooglowałem sobie kilka dosłownie przykładów, ale Wy macie Google w domu, też możecie to, tego poszukać. Rok 2019, cytat z portalu Aleteja. Z polskich piłkarzy ciekawym przypadkiem jest też Jakub Rzeźniczak. Był obrońca Legii i reprezentacji Polski. Podobno w ogóle nie potrafi odmawiać, gdy jest proszony o wsparcie dla jakiejś dobroczynnej inicjatywy. Jak szalony występuje w charytatywnych meczach, zachęca do przelewania pieniędzy na konta dzieci, dziecięcych hospicjów. To niemal kopiący w piłkę święty Mikołaj. Też rok 2019. Slona Wisły Płock. W niedzielę 2 lutego w Warszawie podczas uroczystości gali tygodnika piłka nożna specjalną nagrodę odebrał defensor Wisły Płock Jakub Brzeźniczak. Bla, 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 bla. Co więcej, nasz obrońca bardzo chętnie angażuje się również w różnego rodzaju akcje charytatywne. Aktywnie wspiera osoby potrzebujące. Uczestniczył również w wielu akcjach promocyjnych naszego klubu. Odwiedzał najmłodszych pacjentów polskich szpitali. Chętnie spotykał się z uczniami placówek oświatowych. Ostatnio wcielił się też w rolę Świętego Mikołaja i obdarował najmłodszych polskich hibiców drobnymi upominkami. Podczas gali Tygodnika Piłka Nożna Kuba odebrał specjalną nagrodę e, za osobowość roku. Jestem zaszczycony, że zostałem w ten sposób wyróżniony podczas tegorocznej gali. To prawda, w wolnym czasie staram się aktywnie korzystać z mediów społecznościowych. Uważam, że jest to pozytywnie odbierane wśród, w, przez większość obserwatorów. E, no, la, 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 la. Przegląd sportowy, rok 2015. 7 lat temu. Wypowiedź Jaska Magiery. Większość zapomina, że jest pierwszy do udziału. To Kuba. Większość zapomina, że jest pierwszy do udziału w akcjach charytatywnych. Kiedy organizowałem wyjazdy do domów dziecka czy szkół, rzeźnik nigdy nie odmówił. Wielu zawodników przynajmniej raz kręciło nosem. Kuba nigdy. 2017. Facebook. Wpis. Uwaga. Fundacja Herosi. 5 lat temu. Opisywali jakiś event. I jedno zdanie. Jedną z licytacji wygrał od lat, od lat wspierający naszą fundację Jakub Brzeźniczak. 2015. Portal Eagle. Zawodnik Legii Warszawa nie może poczuć się obecnie na najlepszą formą, ale jeśli chodzi o pomoc charytatywną, ciągle trzyma wysoki poziom. Nie odmawia pomocy nikomu i robi to w rozmaity sposób. Nawołuje do wpłat na konta chorych dzieci, sam także to robi, bierze udział w piłkarskich turniejach czy wspiera różne przedsięwzięcia swojej obecnością. Tak było podczas Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Jest to święto osób niewidomych i niedowidzących. Bla, 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 bla. Internet jest zawalony przykładami tego, że Kuba nie ma wywalone na chore dzieci. I nagle miałby mieć wywalone na swoje? Naprawdę, kurwa, naprawdę w to wierzycie? Wróćmy do sytuacji z wyjazdem Kuby do Turcji. Wyleciał do Turcji na zgrupowanie Wisły płoc. Treningi, odprawy. Włączył telefon po treningu. Okazało się, że na jego dziecko robione jest z zrzutka. O czym nie wiedział. Nawet rozumiem Magdalenę Stępień, że może uznała, a wywalone mam tego Mie porzucił, sama sobie zbiorę te pieniądze. Ale to jest trochę co innego. Sama zbiorę te pieniądze, a odmówił dania mi pieniędzy. To są dwie różne sytuacje. A sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo nie jest pewne, czy ta cała operacja z Izraelem pomoże dziecku, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że może mu zaszkodzić. Dzisiaj, gdy rozmawiałem z Kubą, Wierzcie mi, to jest wrak człowieka. On cały czas płacze, ale on mówi, że dziecko na pierwszą chemię zareagowało bardzo dobrze. Zaskakująco dobrze, zdaniem lekarzy. Głos się znacząco zmniejszył. Przy okazji, zastrzeżenie: on nie wie dlaczego. Jego była partnerka mówi o 2%, 2 szans na przeżycie, bo lekarze nie wiedzą tego, gdy z nim rozmawiają. Nie wiedzą skąd te procenty. To jest tak rzadki przypadek, że oni sami nie potrafią tego do końca oszacować. Ale na pewno jest tak, że jest gorzej niż lepiej. To jest jasne. No, w każdym razie dziecko zareagowało dobrze na chemię. Drugiej chemii nie podano ze względu na COVID. Niedługo dostanie drugą chemię. Tylko jak poleci do Izraela, to nie dostanie. No i zdaniem Kuby, pewnie jego partnerka ma inne zdanie, Wyjazd do Izraela nie pomoże temu dziecku, a wręcz przeciwnie. Koszt 350 czy 390, już nie pamiętam, tysięcy złotych, to nie jest koszt za to, żeby to dziecko leczyć w Izraelu. To jest koszt za to, żeby zrobić mu badania. A on tu w Polsce przeszedł badania. Ma dobrą opiekę lekarską, taką, na jaką nasz kraj stać. Czy na pewno w Izraelu ta opieka będzie lepsza? Nie wiem. Ale zdaniem lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka, przynajmniej jak, jak przekazał mi to Kuba, ta wycieczka nie pomoże. On dzisiaj stoi przed dylematem, bo on musi wydać zgodę na wyjazd do Izraela. No przecież, jak nie wyda takiej zgody, a dziecko umrze, to zrobi się z niego publicznie mordercę. Tak będzie. Przez niego umarło dziecko, bo on nie zgodził się, żeby wyleciało do Izraela do kliniki, a jak się zgodzi, to musi postąpić wbrew lekarzom z centrum zdrowia dziecka, którzy mówią mu, że trzeba kontynuować leczenie tutaj. W każdej sytuacji będzie przegranym. Chciałem to jeszcze raz podkreślić. Można z niego zrobić dupcyngiela. Trzeba nawet. Jakiegoś współczesnego tulipana, uwodziciela. Ale nie można robić potwora, bo to jest skłonnościństwo. Nie można mu wmawiać, że nie próbuje ratować dziecka. Więc przestańcie jeden z drugim pisać, że nie interesował się własnym dzieckiem, skoro siedział tam w szpitalu i czekał. Nie piszcie takich rzeczy, skoro nie poleciał ze swoją drużyną na obóz po to, żeby być w tym szpitalu. I swoją byłą partnerkę czasami zamieniać, żeby on został z dzieckiem, a ona mogła chwilę odsapnąć. Nie piszcie takich idiotyzmów, bo to nie jest prawda. Nie wiem, ile pieniędzy ma Kuba Rzeźniczak. W ogóle argument pod tytułem jest piłkarzem, długo gra, więc ma pieniądze nie przemawia do mnie, bo znam bardzo wielu piłkarzy i większość nie ma pieniędzy, bo nie potrafią nimi zarządzać. Są w tym sensie idiotami finansowymi, więc to nie jest argument, że o, piłkarz to ma pieniądze, wyjąłby z tylnej kieszeni 350 tysięcy. Ale może on tyle ma, może nie ma, nie wiem, wszystko mi jedno. Na pewno rozwód go dużo kosztował, bo z tego co słyszałem, był dość hojnym rozwodnikiem i bardzo dużo rzeczy, a może wszystko zostawił swojej byłej żonie. W każdym razie to nie ma znaczenia, bo on na pewno by. Te pieniądze dał, a nawet gdyby ich nie miał, nie wiem, czy ma, jeszcze raz zakładam, zastrzegam, że nie wiem. Nawet gdyby ich nie miał, to by je w 10 telefonów zorganizował. 350 tysięcy złotych to nie jest suma, której Jakub Rzeźniczak nie zorganizuje, idąc na parking i wykonując 10 telefonów. Zorganizuje. Pieniądze nie są problemem. Problemem było to, że nie wiedział o tej zbiórce i problemem było to, że ten wyjazd do Izraela wcale nie jest taki oczywisty. Jako najlepsze rozwiązanie. Znowu, jego zdaniem i zdaniem ludzi, których on słucha. Ale też, żeby była jasność, to też Kuba zorganizował tłumaczenie dokumentów na trzy różne języki. Wysyłali te dokumenty do klinik różnych, w trzech różnych krajach. Jedna w USA, druga właśnie w Izraelu, trzecia gdzieś tam, już nie pamiętam, ale po to, żeby się skonsultować, a nie po to, żeby się pakować i lecieć. To są dwie różne kwestie, ale on od początku był do końca zaangażowany. A czy wierzę w to, że Magdalena Stępień nie miała pieniędzy na zbiórkę dla swojego syna? Oczywiście, że w to wierzę, bo nie do końca rozumiem, z jakiego powodu w ogóle miałaby mieć pieniądze. Hmm. Miała pieniądze, gdy była partnerką mężczyzny, który ma pieniądze. A jak nie było mężczyzny, który ma pieniądze, to nie było też pieniędzy. Z czego ona miałaby mieć te pieniądze? Z modelingu? Naprawdę Wam się wydaje, że w modelingu są jakieś stawki, które, które pozwalają na nie wiadomo jakie życie? Pojedyncze? Pojedyncze osoby tak, grubo żyją, a cała reszta tych dziewczyn, ta się nie zgodzi na sesję za 1000 zł, to znajdzie się inna, za 800 nawet. Tam nie ma forsy, tam nie ma forsy. Okej, okay, poleciała sobie gdzieś na wakacje do Dubaju. Widzieliście ceny hoteli w Dubaju? Porównajcie z co potem. Możecie się zdziwić. Ale dobra, okej, okay, mogła mieć odłożone jakieś pieniądze. Mogła od kogoś pożyczyć. Ktoś mógł ją zabrać na te wakacje. W końcu jest ładną dziewczyną. Mogła. No, sto różnych rzeczy. Ale co z tego wynika, że poleciała na wakacje, a potem nie mała pieniędzy na leczenie swojego syna? Po pierwsze, wakacje nie kosztują 350 tysięcy złotych, a przynajmniej rzadko które. Po drugie, co teraz, jak się dowiedziała po wakacjach, że jej dziecko jest chore, to ma zadzwonić co? Do linii lotniczych i poprosić o zwrot pieniędzy? No taka głupia byłam, że wydałam, a potrzebuję jednak. No, tak to nie działa. No, poleciała to nie ma, ale wtedy dziecko wydawało się zdrowe. I co teraz chcecie jej powiedzieć, że co? Że jest za bogata, żeby robić zbiórkę? To w ogóle za argument. W, w czym ona jest bogata? Ma pójść do kogoś powiedzieć, do jakiejś firmy i kim pani jest, czy pani się zajmuje, a byłam dziewczyną rzeźniczaka kiedyś. A to spoko, to 20 tysięcy będziemy pani płacić miesięcznie. Płacimy wszystkim dziewczynom rzeźniczaka, byłem 20 tysięcy miesięcznie. Nie no, to bez to zbankrutowali. Bez Ale no, no, już tak się nie dzieje. No. Była laska, kręciła się przy piłkarzu, byli razem, nie są razem, miała pieniądze, bo on miał, o jego nie ma, ona już nie ma. No proste. I teraz będziecie wywlekać jej stare zdjęcie z wakacji, żeby pokazać, że ona, że jest bogata, bo była na wakacjach. Ludzie, dajcie spokój. To w ogóle jest ciekawe zagadnienie z tymi zbiórkami. To jest coś, na co nie mam sprecyzowanych poglądów. Załóżmy, że jest rodzina, która odkładała przez 20 lat i odłożyła... 350 tysięcy złotych. I nagle się okazuje pff, dziecko chore, koszt 350 tysięcy albo 400, nie daj Boże. Czy wraz, za, z, czy wraz z dramatem zdrowotnym dziecka i dramatem emocjonalnym rodzica musi też iść dramat finansowy? Czy rodzina musi się spłukać do zera? Po prostu finansowo upaść, żeby mm, uratować swoje dziecko? Czy, na przykład, jak są osoby wokół, które mówią, pomożemy ci, to można tą pomoc przyjąć? Czy ja bym wydał wszystkie pieniądze, jakie mam na leczenie dziecka, które ma dwuprocentowe szanse na przeżycie? Te procenty są przykładowe, bo znowu nie wiadomo skąd zostały wzięte. Wydałbym. Wydałbym. Ale czy gdyby ludzie wokół mi powiedzieli, słuchaj, obym nigdy nie musiał. Gdyby mi powiedzieli ludzie wokół, słuchaj, ale my Ci pomożemy, nie chcemy, żebyś sprzedawał dom. Albo nie chcemy, żebyś wyzerował się totalnie. Musisz żyć, Twoja rodzina musi żyć. To czym przyjął taką pomoc? Pewnie bym przyjął. To nie są oczywiste sprawy. Ja wiem, że można spojrzeć z tej albo innej perspektywy. Natomiast z czym się zgadzam? To chore jest to, jak łatwo idzie zbieranie pieniędzy na dziecko znanych ludzi, nawet gdy ci znani ludzie, jak Kuba Brzeźniczak dziesięcioma telefonami może taką zbiórkę zorganizować, znaczy zamknąć? A jak trudno się zbiera na zwykłe, anonimowe, nikomu nieznane dzieciaki. Magdalena Stępień nigdy nie robiła w życiu nic takiego, by traktować ją jako osobę bogatą. Jakub Brzeźniczak robił w życiu dużo rzeczy, aby traktować go jako osobę bogatą. To bez dwóch zdań. Ale pamiętajcie, że to są pokłóceni ludzie. To są pokłóceni ludzie e, od dość dawna i ludzie, którzy mają bardzo toksyczne relacje. I może być tak w najbliższym czasie, że jedna strona będzie chciała pokazać, że ta druga jest potworem, że ta druga jest diabłem w ludzkiej skórze, że ta druga jest cynikiem chiem ostatnim, a nie musi być to wcale prawda. Hmm. Wiele mieliśmy takich przykładów w historii, że. Jedna strona coś mówiła, druga milczała, a na koniec się okazywało, że prawda jest inna. Prawda nawet nie leży po środku, jest po prostu inna. Ale kto tego chciał słuchać, już każdy sobie wyrobił opinię. Magdalena Stępień ma prawo pisać, mówić co chce. Jest kobietą, która została porzucona w zaawansowanej ciąży. Jest kobietą, która się dowiedziała, że jej dziecko jest. Bardzo, bardzo, bardzo poważnie chore. Ma prawo mieć różne nastroje, różne kaprysy, ma prawo wygadywać i wypisywać różne rzeczy, a my nie powinniśmy tego oceniać. Niech, niech to się po prostu dzieje, a, a my nie powinniśmy tego analizować, bo, bo to jest nieludzkie. Jakub Rzeźniczak milczy, ale powiedziałem mu, Kuba, przyjdź przed kamerę, bo. Ty zdajesz sobie sprawę ze złych rzeczy, jakie zrobiliś w życiu, ale zdajesz sobie też sprawę z tych złych rzeczy, których nie zrobiłeś. Opowiedz tą historię, bo za jakiś czas będziesz się bał wyjść z domu, bo ludzie o tobie dzisiaj rozmawiają przy stole, przy obiedzie. Nie mówią, patrzcie, żeś niszczący jak jakiś jestem na własne dziecko. Nie pozwól, byś był synonimem zła w sytuacji, gdy yy, w sytuacji, która akurat o tym nie świadczy związki damsko-męskie. Filmy robili o takich jak ty Kasanowa. Niektórzy takimi osobami gardzą, niektórzy je podziwiają. Wszystko jedno. Ale ta sprawa jest poważniejsza, bo tu, do, tu chodzi o to, czy ty będziesz miał przypiętą łatkę niemalże mordercy własnego dziecka. Niemalże. Czy nie? Czy trochę powiesz hola, 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 za daleko to zaszło. Bo za daleko to zaszło, bo Jakub Brzeźniczak nie jest potworem. I to mówię z pełnym przekonaniem. Nie jest potworem. Jeszcze raz, to nie jest żaden mój wielki kolega. To nie jest potwór. To jest wrażliwy chłopak. Głupi, jeśli chodzi o kobiety, ale wrażliwy. Nie wiem w sumie, co one w nim widzą. Może to właśnie wrażliwość. Może, jej, kubuś, pocieszyć, można przytulić. Ale to nie jest zły człowiek. Nie tak zły, żeby, żeby zostać publicznym wrogiem numer jeden. To jest gruba przesada. Więc na koniec mój apel. Dajcie im spokój. Dajcie spokój magdalenie stępień. Dajcie spokój Kubowi, Rzeźniczakowi. Nie byliśmy w ich domu, nie byliśmy w ich relacji. Sytuacja ze zrzutką jest inna niż sądziliście. Od środka wygląda to inaczej, ale dajmy im po prostu spokój. Niech oni sami przez to przejdą, bo oni naprawdę mają duże zmartwienia na głowie i to trochę straszne, że muszą zajmować się nie tylko dzieckiem, ale też tym hejtem, który na nich spada. Mówię o jednym i o drugim. Dajcie im święty spokój. Sytuacja, która się odwróciła w ten sposób, że zamiast współczuć tym rodzicom zaczynamy na nich szczuć, jest chora. Ja przypominam, że już dobra, zostawmy tą zrzutkę, że, że być może ona jest bez sensu, że. Przypominam, że nikt nie został ukradziony. Tam ludzie dobrowolnie wpłacali pieniądze. Przyszli i wpłacili. I oni nie mają pretensji. A ty jak nie wpłaciłeś, to o co masz pretensje? O co masz pretensje, skoro to nie twoje pieniądze? Mogłeś mieć pretensję, jakbyś wpłacił, a dzień później byś się dowiedział, że Rzeźniczak to znany piłka, a ja ty, jej nie wiedziałem, to w takim razie chcę zwrot. Okej, okay, wtedy tak. Jak nie wpłaciłeś, to o co się płótasz? Dajcie tym ludziom żyć. Oni naprawdę mają dużo zmartwień na głowie. I nie dajcie sobą manipulować. Nie bierzcie. Nie słuchajcie tylko jednej strony nie bierzcie za pewnik, to co wam się wydaje czasami. Bo można się mocno zdziwić. I powiedziałem o tym, że łatwo zbiera się pieniądze na dzieci znanych osób. Jakiś czas temu obiecałem matce nieznanej zupełnie matce. Że pomogę jej zebrać pieniądze na operację jej zupełnie anonimowego syna, na operację ręki. Zostało do zebrania 142 tysiące złotych. Więc jeśli ktoś się oburzył, że o jej zorganizowano zbiórkę na tamto dziecko, wpłaccie na to. Ja wpłacę. Na początek wpłacę 5 tysięcy złotych dzisiaj. Więc zostanie 137. Dacie radę? Damy radę? Uzbieramy? Dałem nadzieję tej matce, nie chciałbym jej zawieść. Mam nadzieję, że raz jeszcze damy radę. Przypomniały mi się jeszcze dwie, trzy rzeczy, które e, chciałem dodać, więc ten fragment dogrywam odrobinę później. Przede wszystkim ja rozumiem rodziców, którzy rzucają się na każde nawet tak naprawdę nieistniejące koło ratunkowe. To jest czysta desperacja i nie mnie osądzać, czy oni zachowują się racjonalnie czy nieracjonalnie. Rozumiem ich. Sam nie wiem, jakbym się w takiej sytuacji zachował, ale rozumiem też rodziców, którzy podchodzą do tego trochę bardziej na chłodno. To znaczy mówią, to lekarze się znają, dajmy lekarzom zdecydować, co dalej. Natomiast nie mogę oprzeć się wrażeniu, że dość często widzimy tak naprawdę ze strony przeróżnych klinik, szpitali i innych takich jednostek handel nadzieją. I to handel nadzieją w samej bramie cmentarza. To znaczy, my dobrze wiemy, że. Twoje dziecko umrze, ale no nie powiemy Ci, że umrze na 100%. Powiemy Ci, że umrze na 98% albo na 96%. I jak zapłacisz nam pół miliona, to na 96%. Ale jak zapłacisz nam 3 miliony, to na 90%. Bo mamy takiego, taki jeden pomysł, o którym jeszcze nie powiemy, ale mamy taki pomysł. A jak zapłacisz 10 baniek, to w ogóle szanse wzrosną do 15%. Co robią rodzice? Pła płacą. Płaczą i płacą. I trudno im się dziwić, ale gdzieś rozrósł się ten dość obrzydliwy proceder handlowania nadzieją i mam wrażenie, że z tego handlu nic dobrego najczęściej nie wynika. Zastanawiam się, jak się czują polscy lekarze, którzy całe życie się kształcili, wiedzą co się wydarzy i widzą, że dany pacjent wypisuje się. Ze szpitala, bo jedzie gdzieś na drugi koniec świata, jeść poziomki wymieszane z kajem żółwia. Nie wiem, warte 2000 dolarów za pudełeczko. Bo takie historie też się przecież zdarzają. Marzy mi się, żeby, żeby być może szpitale, lekarze, Ministerstwo Zdrowia rekomendowało pewne zbiórki, żeby jakaś instytucja powiedziała wprost: rzeczywiście w Polsce nie jesteśmy w stanie. Tego dziecka wyleczyć, ale tak, rzeczywiście w tym i tym kraju mają takie możliwości, jakich my nie mamy. I wtedy w porządku. Tylko zastanawiam się, czy kiedykolwiek słyszałem o jakiejkolwiek zbiórce na jakiekolwiek dziecko, gdy w Polsce lekarze powiedzieli, nie ma szans. A za granicą okazało się, że te szanse były. Zastanawiam się, czy taki w ogóle choć jeden przypadek istniał, że polscy lekarze mówią. No niestety umrze, ale nie umarł, bo za granicą pomogli. Chciałbym dowiedzieć się, czy te wszystkie procenty, o których słyszymy, że wzrosło z dwóch do czterech, jak to się w ogóle wylicza? Jak to lekarz siada i mówi, na 98% umrze to dziecko? A dlaczego nie na 97? Znaczy, dlaczego 2%, a nie 3? Skąd to się wzięło? Bo mam wrażenie, że lekarze wcale tak nie mówią, że nie posługują się procentami, ale może, może się mylę, może, może to jest jakaś przyjęta norma. To jest najmniej ważne, co teraz powiem, ale w sumie warto też wspomnieć, bo być może ten materiał będzie gdzieś cytowany na jakichś pudelkach, gdzie indziej. Ludzie, skąd wybierzecie te zarobki piłkarzy? Bo sprawdzacie w ogóle źródła. Że w Wiśle, półtora miliona rocznie. Przecież wiadomo, że nie. Jak taki patek może półtora miliona zarabiać? No to jest niemożliwe. Ale przecież wiadomo, znaczy ja wiem skąd wzięliście ze strony internetowej. Która wiecie skąd bierze te zarobki? Z football menadżera. To jest taka gra komputerowa. I ktoś sobie wszedł w tą grę komputerową i spisał zarobki piłkarzy. Zajebiste źródło, nie no. Zajebiste. Mm. Słyszę czasami o tych e... wydatkach różnych osób. Jezu leciał helikopterem na Manhattanem. Przy jego helikopter? Wejdźcie sobie w Google, wpiszcie. Helikopter Trip Over Manhattan. Coś takiego. 150 dolarów to kosztuje. W bardziej wypasionym 350 helikopterze. To nie jest kwestia zasobności portfela, tylko fantazji. Czy polecisz, czy nie polecisz? Pierścionek za 50 tysięcy. Tak, na pewno pierścionek kosztował 50 tysięcy. No, z pewnością. Ale nikt się nie zapyta, że e, właściciel tej firmy rybilejskiej jest przyjacielem Jakuba Rzeźniczaka, że Jakub Rzeźniczak reklamował jego firmę i że dostał ten pierścionek po kosztach. Nie, to tam wywalone. Ważne, żeby powiedzieć, że. 50 tysięcy wydał na pierścionek. No. Już powiedziałem w tym filmie wiele razy. Kuba jest je, ale nie aż tak. Na koniec chciałem was zachęcić, żebyście też oglądali instastory Magdaleny Stępień, gdyż ona na pewno na bieżąco będzie przedstawiała swój punkt widzenia, i to jest ważne, żebyście znali możliwie każdy punkt widzenia i mogli sobie sami wyrobić e, opinię. Ja chciałem w tym odcinku troszkę przedstawić to, jak sprawę widzi Kuba, ale też jak widzę ja bo stanowisko Magdaleny Stępień jest dostępne dzień w dzień, ona codziennie coś nagrywa, więc oglądajcie ją, żebyście mieli wyrażony pogląd, wyrobiony pogląd. Ja mogę od siebie powiedzieć, że obejrzałem to najnowsze Instastory, które jest przesączone jadem i nienawiścią wobec byłego partnera, a niekoniecznie troską o dziecko. Znaczy ja absolutnie nie odmawiam, nie twierdzę, że troski nie ma, tylko że gdzieś te proporcje w tych nagrywkach Zostały zatracone i źle się to ogląda, Magda. Wiesz, jak już wcześniej powiedziałem, ja ci współczuję bardzo i chcę, żeby hejterzy dali ci spokój. Ale nie, nie odpowiadaj hejtem za hejt, bo to jest moim zdaniem nie najlepsza metoda. I jeszcze jedna taka ogólna uwaga. Być może ona będzie niesmaczna, ale nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć. W kółko słyszę od tych wszystkich dziewczyn, że zostały. O Jezu, porzucone przez Jakuba rzeźniczaka to jest oczywiście prawda bo zostały porzucone przez Jakuba rzeźniczaka tylko kurwa, każdy to wiedział że zostaną porzucone do, przez Jakuba rzeźniczaka same wskakiwałyście do tego łóżka jeszcze było gorące po poprzedniej dziewczynie a wy już hop do pościeli już bo ja ze mną będzie inaczej nie będzie inaczej tak jakbyś wychodziła za alkoholika i powiedziała o przy mnie nie będzie pił powiedział mi że pił 20 lat ale już będą dwa dni, jak nie pije i jak my będziemy razem, to nigdy się nie napije. Przestańcie już skamlać, że zostałyście porzucone, bo um, z reguły wasze ścieżki, te prywatne, też nie są takie perfekcyjne, bym powiedział. Um, I dokładnie wiedziałyście, na co się piszecie. Jak nie wiedziałyście, nie wiem, to kupcie sobie jakiś dostęp do internetu czy coś. Co za rok znowu usłyszymy że jest załamana, a za dwa lata o jeszcze inne, za trzy o jeszcze inny. I wszystkie tak będzie się płakać, będziecie się spotykać w knajpie na pogaduszki, kółko porzuconych przez rzeźniczaka, trochę to jak dla mnie żałosne. Tak jak zachowanie rzeźniczaka jest żałosne wobec kobiet, tak to, że one wskakują mu do łóżka, bo twierdzą, że teraz będzie już inaczej, to też jest żałosne. O 10.30 spotkałem się z Jakubem Rzeźniczakiem, około 12.00 nagrywałem pierwszą część programu, teraz jest 19.30, nagrywam drugą. Kuba przyjechał do mnie z Radomia, tam został po meczu radomiak wisła bo wiedział, że dzisiaj będzie w Warszawie, że będzie chciał przyjechać do Centrum Zdrowia Dziecka, porozmawiać z lekarzami. I rzeczywiście prosto ode mnie pojechał do szpitala, gdzie z tymi lekarzami porozmawiał. Utwierdzili go w tym, że chemia daje dobre efekty. Kto wie, może na tyle dobre, że guz stanie się operowalny i za to trzymamy kciuki. Jednocześnie powiedział mi, znowu, to jego wersja, że i dzisiaj tak było i będzie tak jutro, że lekarze, ci najważniejsi w sensie dziecka, przekonują jego było partnerkę, by odstąpiła od wyjazdu do Izraela i nie przerywała terapii, którą to dziecko ma tutaj w Warszawie, gdyż to jest dla tego dziecka e, najważniejsze. Tyle. Wiem, że teraz będzie dużo przerzucania się różnymi argumentami, manipulacji. Wcale nie tak, było tylko tak. Prawdy się nigdy nie dowiemy tak na 100%, chociaż mi się wydaje, że Was troszeczkę do tej prawdy zbliżyłem. Dziękuję bardzo. Wszystko tam mam już? Jeszcze przeprosinę dla Weroniki Rosady. Nie, nie chcę się, nie chcę słuchać. Za nami ostatnie przygotowanie do hate parku, który się zaraz zaczyna, ale uznałem, że muszę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, bo chyba tu chodzi też o precyzję, żeby nikt nikogo potem nie łapał za słupka. W trakcie programu powiedziałem, że... Kuba się zastanawia, czy podpisać zgodę na wyjazd za granicę. On zastanawia się, czy jej nie wycofać, czy ta zgoda miała sens. On podpisał wszystkie zgody w momencie, gdy tłumaczone były dokumenty i tak naprawdę nic nie było wiadomo, co się dalej wydarzył. wydarzy. Ale, ale twierdzi, że podpisywał tę zgodę z założeniem, że jeśli wszystkie metody zawiodą w Polsce, to tak wtedy będzie trzeba szukać ratunku za granicą. Natomiast nie sądził, że dojdzie do sytuacji, w której Terapia będzie przerywana w Polsce i dziecko gdzieś wywiezione za granicę, więc tyle tytułem uzupełnienia.